Wyznanie wiary. W każdą niedzielę i w różne uroczystości podczas mszy świętej wyznajemy wiarę. Tak naprawdę każda nasza obecność na mszy świętej jest związana z wiarą. Przychodzimy do kościoła, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi. Chcemy słuchać Pisma Świętego, bo wierzymy, że to, co nam mówi Pan Jezus, jest prawdą, według której powinniśmy żyć. Również to, co będziemy przeżywać w dalszej części mszy świętej, wymaga od nas wiary, że Bóg może biały chleb i zwykłe wino przemienić w swoje ciało i swoją krew. Wiara jest czymś, czego nie widzimy wyraźnie, czego nie możemy dokładnie sprawdzić, a czasem nawet wytłumaczyć, a co istnieje naprawdę. Wiara jest też zaufaniem do kogoś, kto nam coś mówi, czegoś uczy, a my mocno mu ufamy. Prawdę mówiąc, każdy człowiek musi komuś wierzyć. Kiedy nauczyciele w szkole przekazują nam informacje o świecie, o przyrodzie, wierzymy im, choć tego wszystkiego nie sprawdziliśmy. Nasi znajomi opowiadają nam o różnych wydarzeniach i wierzymy im, że tak rzeczywiście było. Ile to razy nasi rodzice przekonują nas do czegoś, czego nie znamy, ale mamy im być posłuszni, bo wiedzą więcej od nas i więcej rozumieją z życia. Każdy człowiek komuś musi uwierzyć. My, chrześcijanie, wierzymy najbardziej Panu Jezusowi, bo jest Bogiem, który stworzył ten mądry świat, stworzył każdego człowieka i kocha nas tak bardzo, że swoje życie oddaje za nas na krzyżu. Na mszy świętej obiecujemy Panu Bogu, że nie tylko w Niego wierzymy, ale wierzymy we wszystko to, czego On nas uczy o sobie, o Kościele, o naszym życiu teraz i po śmierci. Choć wyznanie wiary podczas mszy świętej jest dość długie, to warto się go nauczyć na pamięć. A jeszcze ważniejsze, żeby zastanowić się nad tym wszystkim, co mówimy w wyznaniu wiary.